Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach 15, 16 i 17 marca 2024 roku w Rosji odbyły się wybory prezydenckie. Wybory, które zakończyły się wygraną, triumfem Władimira Putina, który osiągnął no, miażdżące poparcie społeczne. Ten oficjalny wynik Władimira Putina to Ponad 87% to najwyższa w historii, najwyższe w historii Federacji Rosyjskiej poparcie dla, dla kandydata w wyborach prezydenckich, no i jednocześnie najwyższa frekwencja, która wyniosła ponad 77%. Jeżeli chodzi o kontrkandydatów Władimira Putina, ich było trzech. Też warto o nich wspomnieć: Nikołaj Haritonow z Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, Władysław Dawankow. Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej, reprezentujący partię Nowi Ludzie i Leonid Słucki z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji. Ci kandydaci otrzymali kolejno: Haritonow 4,30% poparcia, Dawankow 3,8% poparcia i Leonid Słucki 3,2% poparcia. Natomiast warto zauważyć, że w kontekście tych wyborów bardzo mocno została uruchomiona także cała machina propagandowa na tak zwanym kolektywnym zachodzie, która zaczęła kwestionować legalność tych wyborów. Zresztą możemy chociażby sięgnąć do, do portalu Ośrodka Studiów Wschodnich i zobaczyć, że tam wybory prezydenckie w Rosji są pisane w cudzysłowie albo nazywane pseudo-wyborami. Nie inaczej jest na stronie oficjalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, które wydało stosowne oświadczenie. Oświadczenie MSZ w sprawie wyborów prezydenckich w Rosji. To oświadczenie zostało opublikowane 18 marca i możemy tam przeczytać o tak zwanych wyborach. Prezydenckich. Możemy przeczytać w tym oświadczeniu o skrajnych represjach wobec społeczeństwa rosyjskiego, o, po, możemy przeczytać no, całe masę ma, rzeczy o podważaniu tak naprawdę legalności tych wyborów. Ale co bardzo istotne, nie przedstawiono żadnych konkretnych dowodów, żadnych konkretnych źródeł na łamanie prawa. W Rosji, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nie wysłało wszak swoich obserwatorów na te wybory, nie zaprezentowało żadnych konkretnych źródeł tego, tych, tych rewelacji, tych, tych informacji. Mamy do czynienia z niczym innym, jak po prostu pewną, pewnym rodzajem narracji strategicznej, której, której celem jest deprecjonowanie obrazu naszego wschodniego sąsiada. Co bardzo ciekawe. To oświadczenie, które zresztą będziecie Państwo widzieć na swoich ekranach w tym podcaście, nie zostało podpisane. Nie ma tam żadnego nazwiska urzędnika, ministra, wiceministra, który odpowiadałby za takie, a nie inne sformułowanie. Zresztą, moim zdaniem, absolutnie skandalicznego oświadczenia, gdzie nie ma żadnych dowodów. Nie ma żadnych przedstawionych dowodów, są oszczerstwa pod adresem Innego, innego państwa. To oczywiście nic innego jak kontynuowanie narracji strategicznej, która wpisuje się w żywotne interesy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. No, wiemy dobrze, że ta narracja brytyjsko-amerykańska, narracja anglosaska. W plata Polskę jako zderzaka strategicznego przeciwko Rosji, a zatem wszystko co dzieje się w Rosji jest deprecjonowane, wszystko co w Rosji jest oczerniane. Mamy do czynienia ze zrywaniem umów, a się zerwaniem już umów między uniwersytetami państwowymi w Polsce a uniwersytetami w Rosji. Mamy do czynienia z opluwaniem rosyjskiej kultury z, ro, z samych Rosjan. No mamy do czynienia krótko mówiąc z sytuacją taką, ja bym ją nazwał okołowojenną czy przedwojenną. Nastrajania społeczeństwa na określone emocje, na określone prowojenne emocje, i to jest niezwykle niebezpieczne. Cała sprawa z wyborami prezydenckimi w Rosji i ich relacjonowaniem w mediach głównego nurtu w Polsce jest właśnie budowaniem tej atmosfery okołowojennej. To nie ma absolutnie nic wspólnego z obiektywizmem, z przedstawianiem twardych dowodów, itd. itd. Nosi to znamiona ingerowania. W wewnętrzne sprawy obcego państwa, obyśmy nie doświadczali ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski przez inne państwa w kontekście najbliższych wyborów samorządowych. Wyborów do Europarlamentu, przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Niestety tego typu postawa nie budzi, nie budzi sympatii, nie budzi szacunku na, w krajach tak zwanego globalnego południa, które wprost uznały wybory w Rosji za legalne, za wiążące. A musimy sobie zdawać sprawę, że to właśnie globalne południe, że to grupa BRICS. To jest dziś, to są dzisiaj motory napędowe globalnej gospodarki. Przyjmowanie przez decydentów w Warszawie takiego ani innego, takiej ani innej matrycy, jeżeli chodzi o narrację, no, plasuje nas tak naprawdę w ogonie tych państw, które dzisiaj, które chcą w ogóle liczyć się w globalnej grze. To niestety przybliża nas także do Konfrontacji z Federacją Rosyjską, oby nie wojennej, ale widać to bardzo wyraźnie po wypowiedziach polityków w Warszawie i tym nastrajaniu, tak jak powiedziałem, społeczeństwa. Mamy tę ideę kształtowanego odbioru, i ona jest dzisiaj wykorzystywana kształtuje się odbiór społeczny w taki sposób, aby zniechęcić społeczeństwo polskie do Rosji, do Białorusi, aby wytworzyć społeczne przyzwolenie na zbrojenia i na eskalowanie napięcia. W relacjach z Federacją Rosyjską i Republiką Białoruś. Musimy sobie doskonale zdawać sprawę, że w, głęb... w takim naszym najgłębszym interesie jest pokój, jest normalizacja relacji w regionie, jest normalizacja relacji z Rosją i z Białorusią, zatrzymanie pomocy dla Ukrainy. To nie nasza wojna. Ta wojna na Ukrainie to absolutnie nie nasza wojna. Powinniśmy naciskać na jak najszybsze jej wygaszenie, zakończenie. Natomiast tego typu działania, jak to oświadczenie MSZ-u, czy ta narracja przyjęta przez media głównego nurtu, jest w, mojej głębo w moim głębokim przekonaniu skrajnie dla Polski i Polaków niekorzystna. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni państwo, zapraszam państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest między innymi moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak międzymorze czy trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.